popularność roślin domowych wzrasta. Wiadomo, że fajnie jest mieć taki zielony, żywy dodatek w mieszkaniu, który rośnie i nas cieszy. No i poza tym mogą też takie niektóre rośliny oczyszczać powietrze. Ale co zrobić, jeżeli mamy psy, koty czy dziecko? No bo część takich bardzo popularnych roślin bywa trująca. Trujące są ich liście, łodygi, kwiaty czy nawet korzenie. A nigdy nie wiadomo, co dziecko wymyśli. Wiadomo, że jest ciekawskie, lubi czasem pomiętosić liść. No i może wsadzić go również do buzi. Psy, koty mogą podgryzać takie rośliny, więc trzeba mieć świadomość, jakie rośliny, które posiadamy w mieszkaniu, są trujące. Więc o tym jest ten odcinek. Pierwszą rośliną w tym zestawieniu jest alokazja. Bardzo ciekawa i oryginalna roślina może stanowić zagrożenie dla zwierząt oraz dzieci. Cała roślina, liście, łodygi, korzenie zawierają nierozpuszczalny kwas szczawianu wapnia. Substancja ta pali i podrażnia usta, język, przełyk. Objawami zatrucia alokazją są wymioty, pienienie się i ślinienie. Substancje zawarte w liściach, łodygach czy korzeniu powoduje obrzęk ust, języka i górnych dróg oddechowych, co może powodować problemy z oddychaniem i trudności w połykaniu. Toksyczne substancje zawarte w tej roślinie mogą wywoływać reakcje alergiczne skóry oraz oczu, więc uwaga na wszystkie alokazje, które posiadamy w mieszkaniu. Trzymajmy je z dala od dzieci oraz zwierząt. Kolejną rośliną na liście niebezpiecznych jest aloes. Kto by się spodziewał? U małych dzieci, psów i kotów może wywoływać reakcje alergiczne, wymioty, biegunki i różne reakcje skórne. Aloes jest głównie znany z prozdrowotnych właściwości, ale lateks aloesów jest jedną z dwóch substancji produkowanych przez roślinę. Drugą jest żel. Lateks jest żółty i pochodzi spod skóry rośliny. Wewnętrzne przyjmowanie lateksu może być bardzo niebezpieczne, niezależnie od dawki. Nawet przyjmowanie zaledwie 1 grama lateksu przez kilka dni pod rząd może być śmiertelne. Stosowane zewnętrznie nie stanowi zagrożenia. Stosując prozdrowotny żel aloesów, miejcie na uwadze, w jaki sposób go pozyskujecie i bądźcie ostrożni. Na liście niebezpiecznych roślin znajduje się również begonia. Piękna, bardzo ozdobna, majestatyczna roślina, którą myślę, że każdy chciałby mieć w mieszkaniu, ale jest trująca. Begonia posiada w sobie dwie toksyczne substancje, szczawian wapnia i kaburbitacynę B. Ten drugi biochemiczny związek jest znany z tego, że wytwarza roślina go po to, żeby chronić się przed zjedzeniem. Więc jest znany z tego, że zapewnia roślinie wyjątkowo gorzki i nieprzyjemny smak. W zdecydowanej większości przypadków objawy kliniczne pojawiają się natychmiastowo lub w ciągu 2 godzin od spożycia. Objawy obejmują oczywisty ból, podrażnienie, obrzęk ust, gardła, języka, trudności z oddychaniem, wymioty i biegunkę. I te wszystkie objawy występują u psów i kotów. Dla ludzi nie jest tak mocno toksyczna. Bardzo popularna i bardzo łatwa w uprawie roślina, jaką jest dracena, może stanowić zagrożenie dla psów i kotów przez saponinę, związek chemiczny występujący w roślinie. Objawy zatrucia tą rośliną są charakterystyczne dla ogólnego zatrucia pokarmowego. Następną trującą rośliną jest filodendron, tak jak większość roślin przedstawicieli rodziny obrazkowatych. Zawierają w sobie szczawiany wapnia. Poziom jej toksyczności jest umiarkowany i nie stanowi wielkiego zagrożenia. Ale po spożyciu przez psy czy koty może wywoływać charakterystyczne objawy dla zatrucia pokarmowego. Jeżeli zauważymy, że nasze zwierzę zacznie się dziwnie zachowywać, wtedy musimy szybko udać się do weterynarza i zapobiec odwodnieniu organizmu, bo to ono jest najgroźniejsze w przypadku zatrucia roślinami domowymi. Rośliny podwieszajmy przy suficie, stawiajmy na wysokich regałach i półkach. Trzymajmy je po prostu z dala od zwierząt, żeby dla nich nie stanowiły zagrożenia. Więcej informacji znajdziecie w pierwszej części z serii Niebezpieczna roślina. Jeżeli interesujesz się roślinami domowymi i ogrodowymi, to myślę, że to miejsce może być dla Ciebie. Tam na dole jest przycisk subskrybuj, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz i zostaniesz ze mną, będziesz oglądać moje filmy. Pozdrawiam!